panie Nawrocki. Żyje pan jeszcze? Co jest? Zabieg? Nie, już nie warto. Wezwę pielęgniarki. Włamiesz mi palce, łobuzi! Na pewno nie tu. Znam lepsze miejsce. To będzie świetnie. Bursza znasz? To nie ja go wydałem. Nie przeze mnie wpadł. To przypadek. Albo ktoś inny go wydał. Ja mam wezwanie na policję. Mogę ukazać. Nie musisz. Sam cię wysłałem. Ty? Pan jest z policji? Jutro złożę skargę w prokuraturze na pana. Panie, jak panu tam? No, niech pan okaże legitymację służbową. Tym bardziej, że robi to pan po raz ostatni. Niech pan wie, że Breżniew nie żyje i skończyło się wasze sobie państwo. Co pan sobie wyobraża? Kto ci zlecił wyciągnięcie Bluszcza z aresztu śledczego w Krakowie? Panie, ja nie będę zeznawał w takich okolicznościach. Kto? 20 lat nie natknąłem się na takie nadużycie władzy. Kto? Łamanie praworządności. Kto? Zauważam. Organizacja należy uznać za pretensję. Opecja pierwszona. Nie! Nie! Żywirski wiózł pieniądze. Byłem za kierowcę. Co ty, Żywirski? Umieram. Oddychaj. Ale ty jesteś uparty. Wsiadaj. No pierdol się, bo zawała policję. To ja jestem policja. Ty jesteś nikim. Wsiadaj, bo ci łeb rozbał. Ty kurwa, to by do końca odpierdolił. Co ty chcesz mi załatwić w biały dzień? To jest tu świadku. Co ty myślisz, Firusie, że mnie przestraszysz? Myślę, że cię zabiję, jak nie wsiądziesz. Здесь никого нет. Не встречают нас, не по-польски. Теперь давай мы стонд. Что он сказал? Что надо удирать. Полиция ловушку построила. Ну, граждане, не потому вам столько платим, чтобы полиция на нас ловушки строила. Зови великого брата. У меня нет времени. Сам сейчас все улетает. Masz gościa z Moskwy! Wielki! Nie rób mi wstydu! Wypierdalacz.
kto umarł, ten nie żyje. Franz, nie wygłupiaj się. Przecież jesteśmy przyjaciółmi i znamy się prawie 20 lat. Co ty myślisz, że to ja strzelałem? To nie ja, to ten świr. Ja tylko wykonałem wyrok na skurwysyny. Błagam cię, Franz, uspokój się. Przecież sam mówiłeś, że trzeba robić porządek. No? Myślisz, że ja zdradziłem? Ja nikogo nie zdradziłem. Ciebie nie zdradziłem, Franz. Przecież parę razy chcieli cię stuknąć. Nie pozwoliłem im. Franz, na co miałem czekać? Robiłem to samo, co ty. Na sądy miałem czekać? Skoczyłem do gardła skurwysynom. Pierdolisz. Nie, przysięgam ci. Mówię prawdę, Franz. Pierdolisz moją kobietę. Dlaczego? W imię zasad, skurwysynu. Anżelika. Nie chcę się z tobą gadać.